No. Leci, leci. Dostałeś. Dobra, nie ruszaj się. Uciekam. A, żyję. A nie, zostałem. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dzisiaj ze mną Szaku TV. Siemaneczko. I tak jak Farel przypuszczał, na Halloween został przywrócony czaszkownik oraz czaszkowniczka. Czaszkownik kosztuje 1500 faldolców, dodatkowo dostał możliwość edycji skinów. Jak widzimy, teraz będzie taki fluoroescencyjny, świecący. Tylko coś im tutaj się grafika zbugowała i pokazuje mi go na środku. Nie wiem, chyba tak ma być, okej. Ja z Kultropera chyba jednak nie kupuję. Kupiłem sobie za to czaszkowniczkę. Kosztuje tylko 1200 faldolców i mi się wydaje, że jest naprawdę fajna i warta tej ceny jako skin. Do tego zostały dodane zbieraki. Jest zbierak za 1200 faldolców. Wow! Czaszkosa, która się świeci na niebiesko i na zielono. Czekajcie, zwiększymy sobie tutaj detale. Epickie wszystko. Czy teraz będzie lepiej wyglądało? O! Teraz znacznie lepiej wygląda. Zobaczcie, co się dzieje. Teraz jest naprawdę cudowna. Moi drodzy, dzisiaj będziemy testowali nową rakietnicę. Wejdźmy w wiadomości. Poczwórna wyrzutnia wyrzuca w szybkim tempie do 4 rakiet, umożliwiając zadawanie obszarowych obrażeń od eksplozji. Dzisiaj wraz z Szakiem TV będziemy sprawdzali, jaki jest daleki zasięg, jakie budowle rozwala i na pewno jakiś jeszcze pomysł nam wpadnie do głowy. Więc teraz wszystkich zapraszam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji kanału, kto jeszcze nie subskrybuje, ponieważ takie odcinki z testowania broni pojawiają się regularnie co aktualizację. Jest, moi drodzy, mamy to w końcu! Rakietnica znalazła się w fioletowym automacie. Dobra, szybciutko dropimy metal, bo potrzebuję 300, dawaj Szaku do mnie. Powiem wam, że musieliśmy dwa razy plac zabaw resetować, żeby ją znaleźć. Ciężko było, naprawdę. Ale od razu nam się udało. Będziemy patrzeli, jak ona strzela. Jak myślisz, będzie miało ograniczenie co do wystrzeliwanych rakiet? Kurde, nie wiem, jak to w ogóle strzela. Tak. Dobra, naraz, próbuję. Aha. Ci powiem, że ma chyba między strzałami z... nie wiem, 3/4 sekundy, pół sekundy przerwy. Dobrze, tutaj mamy ją w automacie. Dobra, mam już drugą dla ciebie. Amunicji mamy też, opór. Dobra, zobaczmy jak, jeszcze raz, jak to będzie strzelało, poczekajcie. W drzewa na przykład. Uuu, ale wiesz czego nie ma? Tak jak miałeś między double bombami ograniczenie, pamiętasz, nie? Taki ten się kołowrotek kręci. No, tutaj tego między dwoma rakietnicami nie ma. Więc super. A no, ale rakiety się marnują szybciutko, co nie? Dobra, mamy dwie kolejne, super. I powiem ci tak, mój drogi Szaku, że mam jeszcze Forta Porta. Fortia Porta mam. Kurde. Chyba coś podobnie jak w Ratowaniu Świata, tylko że tutaj ten spad rakiety jest o wiele, wiele szybszy, tak mi się wydaje. Weź jeszcze raz, czekaj. Chcę, żebyś mnie zabił. Szaku, wejdź do tego forta, ja zobaczę, jakbym mógł cię zraszować. Okej, moi drodzy, robimy pierwszy test. Szaku sobie stanie na forcie i zobaczymy, czy uda mi się rozwalić po prostu 4 strzałami całego forta od dołu. Uwaga! Bum! Bum! Poczekaj, jakbym trafił jeszcze tutaj. Tak, jakbyś trafił idealnie ten trzeci. Tak, jest to osiągalne, jest to osiągalne. Masz jedną rakietnicę. Możemy zrobić szybki battle bez budowania, chcesz? Dawaj. To poczekaj, odwróć się gdzieś tam dalej. W samo południe. Plecami do siebie. Czy jesteś gotowy? Jestem. 3, 4. Woo! Dobrze, dobrze ci poszło. Dostałeś chociaż damage, nie? Nie, nie. To troszeczkę źle wycelowałem. Okej, przechodzimy dalej do testów. Robimy teraz, Szaku, test zasięgu nowej rakietnicy. Tylko czy mamy jakieś jeszcze rakietki do tego? Jestem zażenowany, ktoś mi tutaj młotem pneumatycznym wali pod chatą. Dobra, chodź Szaku tutaj. Postaramy się. Ale mnie jako tak biegniesz bokiem, wiesz? Jak ją trzymasz, to biegniesz bokiem? Przebiegnij się do przodu.
Ty mi się tak zbugowałeś chyba, wiesz? Aha, ja chyba tobie, no. U mnie normalnie to wygląda wszystko. Dobra, to co? Wsiadasz? Tylko czekaj, zróbmy sobie jakąś rampę. Bo ona, poczekaj, przerw strzelę. No dupę. Znaczy, bardzo szybko leci. Alright, Szako, czy jesteś gotowy? Jestem raz, gotowy. Dwa, trzy. No, słabo. So close. So close, tak jest. A przeżyłem. No, no, tylko po 80 bije, nie bije dużo, no ale jak na przykład od góry ktoś ma high grounda i zaspamuje w dół, no to jest po prostu rozmach, nie? Dobra, raz, dwa, trzy. No, prawie było. Raz, dwa, trzy. Dobra, teraz będzie. Raz, dwa, trzy. Kurczę, nie mam rakiet. Do tego, ja mam dwie. Dobra, to mnie spróbuj wystrzelić. Z bliska chcesz? Raz, dwa, trzy. Co to? No, dobra, raz. Raz, dwa, trzy. Co jest? Nie poleci, za szybka. Nie na tym. Za szybka. 35, 40, 45, 50, 50, 50, 60, 30, 35, 40, 45, 50 tutaj. Ja lecę tam na drugą stronę. Dobra, lecę na drugą stronę. No i zobaczymy, czy się uda tutaj z tego 50 metra, dokładnie z 4, ze 190, no tak, 8. Czekaj, tu sobie wyceluję ładnie, stanę na środek. Leci do ciebie rakieta. Walła w ziemię. Pewnie. W ciebie? Tak. To weź tam stań i wystrzelę dwie i dwie dostaniesz i zginiesz, zobaczymy jaki metr będzie pokazywało. Okay. Lecą trzy, uważaj. Lecą trzy. 236 metrów. Ale dostał dzwonka. Kurde, ładnie, ładnie leciało. 236 metrów, no to ładnie. Potrzebujemy jeszcze snajpę, wiesz, bo takie liczenie to też jest trochę słabe. Okej, okay, moi drodzy, zrobimy troszeczkę inną wersję. Bez launchpada, bo na chwileczkę go nie mamy. Postawimy sobie tutaj koło rifta. O, ładnie rampę. No i Szaku, biegnij do samego początku, jak najdalej. Ja w ciebie strzelę, wskoczę i polecę na koniec świata jeszcze dalej. Tylko nie wiem, czy przypadkiem launchpadem to nie wyjdzie bardziej efektownie, ponieważ launchpad od razu wybija, wiesz co, Kaman? A tutaj mnie jeszcze wyrzuca przez chwilę w górę. No nie wiem, zobaczymy. I będziesz w powietrzu właśnie wysoko, a launchpad się tak wysoko nie wyrzuci. No ale gdybyśmy zbudowali rampę na samą górę i z samej góry nie dość, że strzelał na w ciebie. Wiesz o co chodzi? Zobaczymy. Zrobimy dwie próby po prostu. 234. To gdzieś ona tak lądowała, co nie? No. 234. Dobra. No. Leci, leci. Dostałeś. Dobra, nie ruszaj się. Uciekam. No, żyję. O nie, dostałem. 321. Pięknie. 321. Nice. Jeszcze raz, ja spojrzę, gdzie rozwalisz. Dobra. Uwaga, będzie leciało. Czekaj, w kierunku twoim strzelam. Leci! Pięknie, stój tam. No, 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 no. Dobra, nie ruszaj się, leci. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Jest! 314! 314! Dobra. Mi się wydaje, że to jest i tak. Ile było wtedy? 321, tak? Tak, tak. No, porównywalny frag. Niestety startowaliśmy z tego samego poziomu i się, kurczę, nie dało. Zrobimy jeszcze jedną próbę, zbudowaliśmy taką fajną rampę. Mamy 6 minut tylko do końca. Szaku musi stanąć na zgubnych ziemiach, wiesz? Przed, dobra. Ile masz HP? 30, czy masz mnie na strzał? Dobra, stań tam. Gdzie? Idź do przodu. No. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, jedno pole. Teraz twoje lewo. I postacią stań na środku. Tutaj, tak? Tak. Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy, to jest ostatnia próba. Mam nadzieję, że nam się uda. Nie! Po pierwsze, najgorzej. 279 metrów! Z góry! Czekaj, jest lama, jest lama. Proszę, ostatnia lama w tym sezonie, proszę. Dawaj.
Launchpad, jest launchpad! Pięknie! Lecę na górę, już tam. To jest tam już. Na schody jak najwyżej. Dobra, 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 dobra. Trafiłem, okej, okay. Go, 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 go. Jest i launchpad, uda się, uda się. Ta strefa po ile bije? Damy radę, dawaj, dawaj. Damy radę, nie? Gdzie ci rzucić? Nie wiem, tutaj gdzieś, rzuć mi to. Leć tam na dół szybko. Aha, się zjeżdżasz zjechać, dobra, czaję bazę. Fajnie, że za późno. No dobra, już sobie przyceluję z rakiety, gdzie to będzie. Gdzie? Kurde, rozwali mi jeszcze rampę moją. No, ty uważaj. Dobra, rozwaliło ci to. Dawaj we mnie. Dobra, leci rakieta. Jak teraz trafi, to jest super. No, gdzieś, nie wiem. Gdzieś śmigła. Daj, próbuj. Dawaj, mordo. Idź do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, w lewo teraz. Dawaj, no, dawaj, 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 dawaj. I co? Nie dostałem nic. Dobra, trudno moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka niestety. Nie udało się, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z testowania broni. Trzymajcie się, cześć. Cześć, cześć.